Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek nazwę bardzo nietypowo, bo tytuł będzie brzmiał Głowica nie stroi, albo Dlaczego Głowica nie stroi. Jak już sama nazwa wskazuje tytułu, zajmiemy się dzisiaj głowicą. Głowica, która jest w wersji dwupłytkowej, czyli PGUB-2. Pochodzi z Radmora 5100, o którym już od kilku odcinków trąbię, że być może się pokaże. Jak widać, na razie pokazuje poszczególne elementy tego Radmora, aż w końcu mam nadzieję, że zobaczymy głównego bohatera. Według słów właściciela, oczywiście jak zwykle Radmor do mnie miał trafić tylko na przestrojenie głowicy, bo jemu się nie udało. Natomiast no, jak zwykle standard Radmor wymaga kompleksowej naprawy, chociażby z tego tytułu, że ma problem z zasilaczem i 18V raz się pojawia, raz nie, a zamiast 40V jest 50V, czyli dosyć niebezpieczna sytuacja dla elektroniki. Więc dzisiaj zajmiemy się przypadłością głowicy, która nie stroi. Więc klasycznie, jak do mnie sprzęt trafia do naprawy, rozbieram go, myję, czyszczę. No i przy okazji postanowiłem przyjrzeć się głowicy. I tu się pewnie bardzo zdziwicie, bo odcinek będzie bardzo krótki, co jest przyczyną tego, że głowica nie daje się stroić. Otóż po rozebraniu głowicy wszystkim polecam wylutowywać z tej strony kołki, po to, żeby można było elegancko zdemontować głowicę. Tutaj brakuje takich tulejek z elementu, który nie przewodzi. Może to być koszulka termokurczliwa. Standardowo są tu jakieś nie wiem z jakiego materiału wykonane te koszulki. Bardzo ważna sprawa, że ta głowica ma minimalny zakres ruchu tutaj, więc trzeba uważać tak, lutując ją i zaginając tutaj blaszki, żeby nam się ustawiła w pozycji takiej, żeby nam tu nic nie zwierało. Ewentualnie trzeba założyć te koszulki ochronne. Więc ona już była oczywiście wcześniej rozebrana przeze mnie. Bardzo nie lubię, jak zostają ucięte z tej strony elementy elektroniczne. Zawsze to wylotowywuję. Ona jest wstępnie, że tak powiem, przeze mnie rozgrzebana. Dopiero wziąłem się za wylutowywanie nóżek. W dalszym etapie będę ją przestrajał. No i teraz wracamy do sedna. Dlaczego głowica nie daje się stroić? Powód jest prozaiczny, najbardziej trywialny, jaki może być. Popatrzcie na trymery. Ja może spróbuję zrobić zbliżenie, o ile mi mój aparat pozwoli. Zobaczcie, co się dzieje, gdy kręcę chociażby tym trymerem. Kręci nam się sama oś. Nie kręci nam się okładzina trymera. Jeszcze raz, może z takiej perspektywy. Zobaczcie. To samo w tym trymerze. To samo w tym trymerze. To samo w tym trymerze. Jak widać, nie kręcą nam się okładziny, tylko kręcą nam się ośki. Co z takimi trymerami można zrobić? No niestety nic. Trymery generalnie nadają się do wymiany. W tej chwili jest dosyć duży problem, żeby zdobyć takie trymery. To są 3-12 pico, jeśli dobrze pamiętam. 3-10 albo 3-12 pico. Jest ich raz, dwa, trzy, cztery. W tym rozmiarze trymery są bardzo ciężko dostępne. Jeśli ktoś ma gdzieś tam jakieś źródełko, to proszę odezwać się na maila do mnie. Bardzo chętnie bym zakupił więcej tych trymerów, bo w zasadzie zostały mi już jakieś pojedyncze sztuki. Tutaj pokażę Wam, jak powinien trymer się zachowywać. Teraz może tak, żeby było widać. Ustawimy sobie ostrość. Pirazeoko. Dobra. Zobaczmy. Kręci nam się cała okładzina z ośką. Także to są dobre trymery.
Akurat te z niebieską kropką trochę mają inny zakres, chyba od 4 piko, jeśli dobrze pamiętam. No ale niestety to, co mi się udało kupić, to kupiłem. Mam ich jeszcze tam gdzieś tam kilkanaście sztuk skitranych. No ale nawet jeśli pojawiają się te trymery, to są w zabójczych cenach, bo rzędu nawet 2-3 złote. Współczesne jakieś plastikowe trymery, w sumie nie wiem, nie próbowałem ich stosować, no ale co klasyczny ceramiczny trymer, to wiadomo, że na pewno będzie dużo lepszy i więcej wart niż jakiś tam współczesny Bóg wie jaki. Tutaj też kwestia jest rozstawu, tak, tych trymerów. One też mają trochę inny wymiar niż jakieś tam standardowe, gdzieś tam indziej na zachodzie stosowane, więc nie jest to proste. Także jak widać, przyczyna, dlaczego głowica nie stroi, ano dlatego, że trymery po prostu się nie kręcą. Nie ma możliwości ich jakoś naprawić, trzeba po prostu je wymienić. Także myślę, że w jednym z kolejnych odcinków już pokażę, co z tą głowicą udało mi się ustalić. A póki co, na razie dziękuję wszystkim za uwagę i do następnego odcinka. Pozdrawiam.